Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale TFT Feather Night i dzisiaj będziemy omawiać, jak grać early game. Co to znaczy early game, czyli wczesne fazy gry, jak sobie zrobić przewagę, na czym się skupiać, co kupować i takie rzeczy będziemy dzisiaj omawiać. Early game jest bardzo ważne do budowania fundamentów i żeby dobrze przejść do mid game'u i do late game'u, żeby zawijać więcej wygranych, a nie odpadać we wczesnych fazach. Zaczynając od początku, musimy się skupić na postaciach, które najczęściej wypadają, czyli postacie za jeden i które postacie kupować, które zbierać, które są najsilniejsze. Ja stworzyłem taką listę. Tutaj trzy postacie mi się nie zmieściły po lewej stronie i będziemy szli od początku. Myślę, że Garen to jest najsilniejsza postać za jeden. Umiejętność, w której on nie zbiera obrażeń magicznych, jest niesamowicie silna. Patrzę 9.15, który jest teraz aktualnie live. Knighti też są bardzo silni, czyli Dariusa umieściłem na drugim miejscu i mieszkańcy pustki, czyli Void, też jest bardzo silny. Kasadin umieściłem na drugim miejscu. Kazix troszkę niżej, jest troszkę słabszy. Kasadin myślę, że lepszy i dlatego znajdują się wyżej w tej liście. Mordekaiser tylko i wyłącznie pod Knightów. Mordekaiser nie jest silną postacią, ale pod Knightów, żeby Garen i Darius byli silniejsi, możemy go zebrać. Fiora pod Nobli. Warwick teraz też jest troszkę silniejszy, bo ma Wilda, a Rengar jest bardzo mocny i chcemy go połączyć z Rengarem, żeby on szybciej, mocniej bił. Kazik, co już mówiłem, Graves, Tristana, Gunslingerzy nie są źli na początek, jeżeli wbijemy ich na drugi poziom. To są w mojej opinii najsilniejsze postacie, które powinniśmy zbierać za jeden. Eliska i Nidalka bardzo słabe. Jeżeli wskoczy nam w jednej rolce Nidalka na dwójkę, to możemy wziąć, ale tak to bym ich nie kupował. Wayne zbierałbym tylko po to, żeby uzupełnić Nobli. Ale też, żeby uzupełnić Nobli, bardziej bym szukał Luciana, który jest niesamowicie silnym Noblem, a nie Wayne, który jest, no, nie najlepsza, można powiedzieć. Jak już wiemy, jakie postacie możemy kupować, to teraz powinniśmy się skupić na synergiach. Które synergie są bardzo silne na początku? Tutaj możemy zobaczyć wszystkie te synergie. I najsilniejszą synergią, którą powinniśmy budować na początku, są to Knighti, dwóch Knightów, czyli Garen i Darius powinni zawsze stać na frontlane i do tego powinniśmy jeszcze zebrać Nobli. Jeżeli wpadnie nam Nobel na Garena, który jest na poziomie drugim, to raczej nie mamy szans, żeby przegrać bitwy na początkowych fazach, czyli zawsze pamiętajcie, żeby kupować te postacie, które pokazałem, silne postacie, tak jak Garen i Darius, zbierać na nich drugie poziomy i do tego budować Knightów i Nobli, żeby przeżyć early game'a. Następne, co będziemy omawiać, to są priorytety, czyli co robić pierwsze, na czym się skupiać. Najważniejsze w early game są levely drugiej postaci, czyli jeżeli macie możliwość zlevelowania, a kupienia Dariusa lub Garena lub kogokolwiek na drugi poziom, zawsze kupujcie drugie poziomy. Jeżeli takiej możliwości nie ma, że możecie wbić postać na drugi level i znajdujecie się w pozycji, gdzie macie trzeci level i trzy postacie na pierwszym na planszy, to spróbujcie sprzedać dwie niepotrzebne postacie, tak jak Nidal i Eliska, wbić czwarty level i wrzucić czwartą postać. Dlaczego powinniśmy tak robić? Wrzucając czwartą postać, dodajemy naszej planszy 500 HP. Jeżeli jest to jakakolwiek postać, może to być Warwick bez synergii, ale dodajemy naszej planszy 500 HP. To jest bardzo ważne, bo to zwiększa nasze szanse na wygranie i budowanie winstreaka, a teraz winstreak jest troszkę lepszy. Co to znaczy winstreak? Ilość wygranych z rzędu, czyli jeżeli mamy dwie wygrane, dostajemy jedno złoto więcej, jeżeli mamy cztery wygrane, dostajemy dwa złota więcej i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby budować i ekonomię, i wygrane, i nie tracić HP w early game. Na tym się musimy skupiać. Jeżeli jest idealna gierka, to oczywiście siadają nam synergie, drugie poziomy i wszystko idzie po naszej myśli, ale nie zawsze tak jest i musimy wiedzieć, na czym się skupiać. Teraz przejdziemy sobie do analizy gierki, czyli do przykładu. Chcę Wam wizualnie pokazać, jak to wygląda w sytuacjach w gierce, czyli jak mamy faktycznie wybory i decyzje do dokonania, co powinniśmy robić i dlaczego. Na porządku zawsze karuzela. Czego powinniśmy szukać? Recover Bowa, czyli łuku. Najlepiej łuku na postaci za 2. Później myślę, że łezki albo BF-a. Różdżka troszkę spadła. Właśnie Negatron Cloak też ostatnio troszkę spadł w wartości. Tak więc łuk, BF albo łezka powinniście szukać. Pas też jest ok. Mi się udało zebrać Pajka na łuku. Bardzo silna postać. Pajk sam w sobie jest bardzo silny. Łuk też bardzo fajną, silną itemką. I po pierwszych minionach wypada nam 5 postaci do kupienia. Które postacie powinniśmy kupić? Czy sprzedać Pajka? To też jest ważna decyzja, bo jednak daje nam to 2 złota i możemy kupić dwie postacie więcej. Te postacie, które nam wypadły, nie powinniśmy pod żadnym pozorem sprzedawać Pajka. Powinniśmy kupić sobie Warwicka, Mordekaisera lub Kazixa. Musimy też zebrać lootboxa, bo wtedy może dostaniemy 1 golda więcej i będziemy mogli kupić wszystkie postacie. Mi wypadła niestety różdżka i decyduję się na Mordekaisera. Powinienem się zdecydować raczej. Kupuję Warwicka. Wypadają mi dwie itemki, co jest całkiem w porządku, ale w trzeciej turze może nam wypaść coś dużo gorszego. Nie kupiłem Mordekaisera. Wypada mi kolejny Pike, oczywiście go biorę.
kupuję też Tristiankę pod Gunslingerów. No nie wypadają mi najlepsze postacie, muszę tutaj decydować, co chcę wziąć. Dlaczego zamieniłem Gravesa na Tristiana? Bo mogę mieć piratów razem z Pike'iem. Dlatego taka decyzja nastąpiła. Wypada nam trochę szczęścia, trafia nam się dwóch Kha'Zixów, czyli możemy wrzucić Kha'Zixa na drugi poziom. Warwicka i Kassadina też kupić pod Voidów i pod drugi poziom Warwicka. I właśnie o tym mówiłem, jeżeli chodzi o priorytety i o sytuację wcześniej. W tej sytuacji wskoczy nam Kha'Zix na poziom drugi i nie mamy pieniędzy, żeby wrzucić czwarty poziom. Jeżeli tak by się nie stało i wypadłyby nam inne postacie, moglibyśmy sprzedać Gravesa i Nidalkę, wrzucić czwarty poziom i dorzucić jakąkolwiek postać, prawdopodobnie drugiego Pajka na planszę, żeby nie stracić dużo HP lub nawet i wygrać. Co robię tutaj? Składam sobie Frozen Hearta, który bardzo fajnie działa na Pajku. Sprzedam Nidalkę, wrzucę Frozen Hearta na Pajka. I to mi da bardzo przyjemną itemkę na early game. Na tą postać, która fajnie się też skaluje w late game'ie. Czyli jeżeli możemy złożyć dobrą itemkę w early game'ie, to ją składamy. I wskakuje nam Warwick na drugi poziom, czyli Warwicka też wrzucamy. Kupujemy Dariusa, Mordekaisera, sprzedajemy Wayne, dobijamy level. Na początku mówiłem o tym, że chcemy kupować 4 expa tylko i wyłącznie, jeżeli brakuje nam 4 expa do levela. To jest jedyny wyjątek, kiedy możemy kupić expa. Jeżeli jesteśmy na trzecim poziomie i możemy rzucić sobie dodatkową synergię, żeby utrzymać win streaka z pierwszej wygranej. Tak jak tutaj pokazałem, sprzedałem Wayne, kupiłem sobie Mordekaisera i wrzuciłem Mordekaisera, żeby mieć bonus Knightów na moich czterech postaciach. Wrzucić dodatkową postać, żeby utrzymać win streaka. Jeżeli wygram kolejną walkę, będę miał dwa winy z rzędu i mogę trzymać tego ministryka, który mi będzie dawał więcej pieniędzy. A przy tym też nie tracąc HP. Warwick na drugim poziomie, nie mam go gdzie wcisnąć. Możliwe, że za Pajka. Podejmuję się na zdjęcie dwóch Knightów, wrzucenia Warwicka. Dlaczego? Bo Warwick sam na drugim poziomie ma 1100 HP prawie, a Darius z Mordekaiserem we dwoje nie mają tyle. Lub bardzo blisko 1100, dlatego wrzucam Warwicka, wrzucam inną postać, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną po prostu. I zobaczcie, ile ten Warwick sam ustoi. Bierze damage od trzech postaci, a i tak sam wystoi ten damage wystarczająco długo, że moje carry, czyli Kha'Zix, Pike, mogą tutaj zamieć, zrobić. I lecimy dalej. Wyskakuje mi trzech Warwicków, troszkę szczęścia, wiadomo. Wyskakuje mi też Graves na drugi poziom, czyli są to fajne drugie poziomy. Nie ma tutaj za dużo synergii, ale tak jak mówiłem, zawsze skupiamy się na drugich poziomach, a nie na synergii na początku. Graves na drugim poziomie ma tam ponad 700 HP bodajże, a Kassadin, nawet jeżeli by mi dawał jakąkolwiek synergię, której mi nie daje, ma tego HP mniej, dlatego chcemy wrzucić Gravesa, a nie trzymać tego Kassadina. Kolejna walka. Widzicie mojego przeciwnika, ma on synergię dzikich, ale oprócz tego nie ma nic, nie ma drugich poziomów. Może mu się nie ułożyło. Ja synergię nie mam w ogóle, ale mam drugie poziomy i to prowadzi do łatwego zwycięstwa. Co potwierdza to, że drugie poziomy są ważniejsze niż synergia na samym początku gry. Przychodzi kolejna karuzela, my na Pajku mamy łuk, a na ławce mamy dużą różdżkę. Po ostatnich nerfach na karuzeli, gdzie bohater, który wybiera ostatni, ma tylko dwie postacie do wyboru, bo zmniejszyli ilość postaci na karuzeli, nie będziemy tu mieć wielkiego wyboru, ale liczę na tą Wayne z płaszczem, żeby dostać Ionic Sparka. Decyduję się na łezkę. Szczerze, myślę, że mogłem wziąć tego Ionic Sparka, a nie tą łezkę. Mógł być to lepszy wybór. I tutaj to, o czym mówiłem, czyli brakuje mi 4 expa do levela. Kupuję sobie ten level, żeby wrzucić kolejną postać. Tym razem już dodaje mi to wiele synergii. Rengar dodaje mi i dzikich, czyli wildów, i asasynów, czyli moje główne carry będą bić o wiele więcej. I dlatego zdecydowałem się na dodanie tego poziomu, żeby wrzucić Rengara, ale też żeby utrzymać mojego winstreaka, który jest już na 3, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Winstick jest na 3, na 4 będzie on nam dawał już 2 golda więcej, czyli to tak jakbyśmy mieli 20 golda. Dlatego na początkowych fazach gry chcemy skupiać się na wygrywaniu, przez to nie tracimy HP, ale też budujemy winstreaka, który daje nam takie pieniądze, jak gdybyśmy mieli ekonomię. Jeżeli mamy już 5 postaci z dobrą synergią na drugim poziomie i mamy winstreaka i nie przegrywamy, możemy skupić się na budowaniu ekonomii. Tak jak pewnie zobaczycie, wskoczy mi tutaj do kragów 10-20 golda i będę trzymał tą ekonomię.
żeby nie wydawać wszystkiego i budować i win streaka, i ekonomię, co będzie nam dawać maksymalną ilość pieniędzy. Tutaj na kragach pokażę też Wam fajną sztuczkę, jeżeli jeszcze nie widzieliśmy. Ustawiamy wszystkie postacie na prawo, jeżeli nie są oni asasynami, a Pajka stawiamy w lewej górnej kratce, tak żeby on bił się z tymi dwoma skalniakami. Zobaczycie, co on robi, jeżeli go tak zostawimy. Jeżeli stawimy Pajka w tej pozycji, zobaczcie, on atakuje dwa razy, stunuje tych dwóch skalniaków, ucieka do swoich towarzyszy. Oni mu mogą pomóc bić te skalniaki. On nie traci HP, a skalniaki bardzo szybko padają. I to by w sumie było na tyle, jeżeli chodzi o early game. Po kragach już troszkę wchodzimy w mid game, tam są inne decyzje, inny tok myślenia. Jeszcze chciałbym tylko powtórzyć, że w early game musicie się skupić na poziomach drugich, nie na budowaniu synergii, co jest najmocniejsze w danym momencie i co możecie stawić na planszy, żeby wygrać, żeby budować tego win streaka, nie tracić HP, tak jak ja tutaj zrobiłem 5 winów, nie tracąc w ogóle HP przy tym. Mam też dobre przejście do mid game'u, bo mam 3 asasynów, Warwicka jako brawlera, mogę dostawić kilku brawlerów, mogę zostawić tych asasynów i budować kompozycję opartą na tym. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kolejny filmik z serii Jak wbić diament. Dzisiaj skupialiśmy się na early game'ie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie suba, zalajkujcie ten filmik, zostawcie komentarz, będą kolejne poradniki w przyszłości. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.